Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony FMBR, to jest kolejny odcinek z gry This War of Mine. W zeszłym odcinku pod koniec nawet się, słuchajcie, nie skapnąłem za bardzo, że ostatecznie zbierając wszystkie drobiazgi ze szkoły, faktycznie udało mi się uzbierać tyle, ile potrzebuję do ulepszenia stołu i potem pieca. Także... Marin musi wstać. A Emilia musi się położyć. Aha, nie mamy części. Wystarczająco. Dużo. Scheiße. Jak tam w ogóle stoimy z tymi rzeczami? Dobra, Marina na koniec dnia damy mu lekarstwa porządne i położymy do łóżka. Bo ten jest tylko zmęczony, więc on spać jeszcze nie musi. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mamy to. Okej. Termometr chyba możemy zrobić od razu, bo tutaj jest właśnie potrzebny. No i dwie części właśnie jeszcze brakuje, a tak byśmy już mieli wszystko, ogólnie mówiąc. Czyli trzy wolne części elektryczne jeszcze nam zostaną. Ja ich do niczego praktycznie nie wykorzystuję, więc będziemy mogli je już opchnąć, sprzedać po prostu, jeżeli przyjdzie handlarz łaskawie. I wiecie co? Dzisiejszej nocy może pójdziemy do supermarketu. Chyba, że nam odblokują nowe miejsce. Ale ja bym spróbował do supermarketu z bronią. Aczkolwiek, kurde. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo wiecie, tutaj nas wtedy zaatakują. Nie obronimy się, ukradną. Zranią. Nie wiem, czy to jest sens ryzykować. Dobra, ty Marin, na pewno sobie weź te leki już. Ochronić nas, proszę. A shit. Chwilka. No to dzisiaj w nocy znowu nigdzie nie pójdę. Dobra, tak, Roman pójdzie. Bo on jest wyszkolony w walce. Oh my god. No to mamy problem z głowy. Że tak to powiem. Nie idziemy do supermarketu. Usiądź se, stary, nie stój tak. Musimy poczekać, aż ona wstanie. Bo... Gdybyśmy teraz jej kazali wstać, bo ona już jest tylko zmęczona raz, to wtedy no byłoby kiepsko. Bo na jutro ona byłaby znowu bardzo zmęczona i musiałaby cały dzień spać, a jutro będzie zmęczony bardzo Roman. Jego też musimy położyć, a łóżka na razie bym nie stawiał drugiego, znaczy no w końcu będziemy musieli postawić, ale jak na razie nie będziemy stawiać, bo no wolałbym ten piec ulepszyć cholerny. Tylko drobiazgów brak. No i to monotonne czekanie, słuchajcie, że czasami to tego czasu jest mało, brakuje go. Wkurzam się, że jest tak mało, że on tak szybko leci. A w sytuacjach, gdzie już nic nie mamy do roboty, to się dłuży i dłuży. Zastanawiałem się osobiście, słuchajcie, czy uda się to, tą serię całą i ten scenariusz zakończyć w 100. odcinku, ale nie wiem. Może tak, może nie, to zależy od scenariuszu oczywiście. Teraz mamy chyba 90, bodajże 8. odcinek. Chyba tak. Czyli jeszcze dwa.
No to maksymalnie do 20 dnia bym dograł. To nie, to wątpię, żeby się wtedy scenariusz zakończył. Dobra, ona powinna zaraz wstać, bo się położyła praktycznie od razu. A wtedy Marin biegnie się położyć. I zakończamy dzień. Ciut wcześniej. A come on. Dobra. Koniec dnia. Śpisz, czuwasz. Dzień 10. Roman wrócił, pomógł naszej sąsiadce, przyniósł amunicję. Bardzo dobrze, bo my wykorzystaliśmy aż 3. Marin chciałem powiedzieć wygrał. Kurde, oni już są bardzo głodni po razie. Niedobrze. Poczekamy znowu do 11. Mniej więcej 12. Jak nikt nie przyjdzie, znowu zakończymy dzień. Bo, ale ważne, że Marin już jest zdrowy. Co on jest? No to kładź się przecież. Co za gość. Ważne, że Marin wyzdrowiał. To jest najważniejsze. Że się udało. Ile mamy w takim razie amunicji? 16. Nice. Starczy spokojnie na długo, długo. Dobra, oni zrobili się dopiero bardzo głodni, czyli... Kurde. Będzie ciężko. Warzywa trzeba zdobyć, a wody... No też. Bo nie ma zbyt wiele. Jest ich handlarz. Nie wiem, czy ona jako prawniczka ma lepsze zdolności do jakiegoś rozmawiania z nim. Na temat tutaj handlu. Na pewno warzywa. Na pewno woda. A co ewentualnie jeszcze, to zobaczymy. Ale jak na razie już samo to nie mogę kupić. Części do broni. Ja bym z chęcią w ogóle zwykłe części kupił. Kurde, co ja... Czym ja mam mu zapłacić, no? Prowizoryczne lekarstwa to jest bardzo droga rzecz i bardzo ciężko mi będzie się tego pozbywać, ale... Aczkolwiek amunicję na razie mamy sporo, ja bym wziął coś bardziej pożytecznego, przydatnego. Jak ulepszymy piec, to nie będziemy mieć w ogóle drobiazgów. A drobiazgi sobie naniesiemy. A ja bym kupił jeszcze części. Potrzebujemy 2 do tego. Chwila, moment. Marin, ile trzeba do tego? Do kuchenki. 4. Ale w supermarkecie znajdziemy części. No po co kupować? Dobra. Weźmiemy drewno po prostu. To... To nawet może części nie będziemy kupować teraz, skoro znajdziemy w supermarkecie. Dobra, nie kupujemy. Dajmy mu samo to. Mówię, elektrycznych części już nie potrzebuję, wywalmy je. Kupmy tyle drewna, ile się da. Mamy piec. Ale chwila, bo oni są bardzo głodni. Może jednak lepiej. Aha, nie, bo ja części w ogóle nie kupiłem, tak? Aha, dobra.
Zakończamy dzień. Czuwasz, śpisz, szukasz, idziemy do supermarketu. Nie mówię, zaryzykuję. Może się uda go załatwić. Może nie aż tyle. No nie wiadomo, ile trzeba by, nie? Coś do walki wręcz. Oj, ale jestem teraz spięty, słuchajcie. Tak się boję. Nie wiadomo, czy będzie ten scenariusz. Ale chyba będzie. Tylko, że ona jest bardzo głodna. I ona się nie rusza za szybko. Ja pierdziele, mogliśmy iść Romanem. Tak, ale to jest ten scenariusz. No kurde. Ale jestem, słuchajcie. Bo jak to nie wyjdzie, to wiecie, co będzie. Wielka lipa. Jak oni troszeczkę odejdą, to wtedy. Dobra. Jasna cholera. Co do cholery? Ja nie wierzę, słuchajcie. No świetnie, wzrost przestępczości. To był tak głupi pomysł, słuchajcie. Ja myślałem, że ona się chowa za tą ścianą, a nie, że ona się przykucnęła. Nie mam pytań. Ja bym z chęcią zaczął ten scenariusz od nowa, wiecie? I... Co się stało? Ty idioto, coś ty zrobił? Po co eksperymentowałem w ostatnim? Świetnie, świetnie. Oni są teraz bardzo głodni. Nikt nic nie zje. O, nie mam pytań. Trzeba było podejść i schować się w tej wnęce. Nie, no pistolet się nie nadawał do tego. Pistolet jest na bliski dystans. Widzieliście, że ja mu strzeliłem raz i ledwie co mu życia zabrałem. Miał karabin, nie było szans. Ale z drugiej strony, tak kurde, jak sobie pomyślałem, co będziemy mieć od niego, jak go zabijemy. No ale to mówię, trzeba być przygotowanym na coś takiego. On miał kamizelkę, on miał hełm. Także to... Wielki błąd. No ale dwa odcinki już z tego nagrałem, no to szkoda mi teraz, kurde, wiecie, tracić czasu. Muszę kontynuować to. Przeliczyć się na to, że dam radę. Tylko, że straciliśmy pistolet, a jest wzrost przestępczości. W tym momencie musimy iść do supermarketu, obowiązkowo. Aha, łom straciliśmy, Marin, idź zrobić łom. Dobrze, że mamy chociaż nóż, ale... Straciliśmy broń.
Masę amunicji. Nie mam pytań w ogóle. Ale... nie straciliśmy. Zapomniałem, my możemy to podnieść teraz, jak pójdziemy. No przecież. Dobra. To nie jest źle, słuchajcie. On nie jest zmęczony, tylko bardzo głodny. Musimy zakończyć dzień. Ale nie. Możemy zrobić jedzenie. Powinienem pójść Romanem. Nie wiem, dlaczego się zdecydowałem na pójście Emilią. Przecież to on jest wyszkolony w walce. Może on by lepiej strzelał. Dobra, zjedz raz, Marin zje raz i tyle. Tylko, że Marin z Romanem się nie lubią. W poprzednim scenariuszu się co chwilę bili. Nie wiem, co to będzie. Koniec dnia. Czuwasz, szukasz, idziemy oczywiście do supermarketu. A to po co ja ten łom robiłem? Zbierzemy to, co tam jest. Kurde, no i 10 straciłem na łom. 10 drobiazg, nie no, 10, nie, 8. Nieważne ile straciłem, no. Potrzebujemy części i wody. Te na razie rzeczy na handel zostawiamy może. Kurde, czy ja tam potrzebuję coś? Do kuchenki potrzebuję drobiazgów. Przekopuj się przez to. Korzystamy już łom do końca. Tak, ktoś przecież mógł go powstrzymać. Weź kobieto, ty nie wiesz w ogóle, co ty mówisz. System walki tutaj jest dosyć, kurczę, powiedziałbym, trudny, bo nie ma za dużo opcji. Dlatego ja nigdy nie decydowałem się na walkę. Też w którymś z komentarzy pisaliście, żebym był jeden scenariusz zagrał w ten sposób, żeby wszystkich zabijać, kraść i tak dalej. Nie nadaje się do tego. Odpisałem, że ja tego nie zrobię, bo to nie ma sensu. Musimy, kurde, ten hełm bym wziął, żeby go sprzedać. Korzysta się tutaj na tym, bo on już ledwie dawał radę. Nie, ale jeszcze nie. Części woda.
No nie wierzę, schodź. Tak, skrzanić sprawę. Byle żeby dzisiejszej nocy się za bardzo nic nie działo, to jakoś damy radę. Dobra, musimy przejrzeć do końca wszystko i wodę pozbierać tyle, ile się da. Czyli drugiego łóżka już stawiać nie musimy. Jak widzicie. Wszystko przez to, że mnie podkusiło, nie wiem czemu. Ale mówię, typowo, myślałem, że to kurczę jest chowanie się za ścianą, a nie coś takiego. Tu nic nie dopełnię. Przejrzymy sobie wszystko, a tu jeszcze. Dopełnimy wodę najlepiej, tylko chyba to zostało do dopełnienia. Nice. Kolejne warzywa, spoko, czyli jedzenie mamy, tylko przed zimą trzeba to znieść do domu. Bo jak będzie zima, to już będzie dupa. Nie będziemy mogli się prawdopodobnie tutaj dostać. No bierz to no. Piękne rzeczy tutaj są. Musimy obowiązkowo tutaj jeszcze przyjść. Kolejnej nocy. Nie wiem, czy zdążę kurde wszystko wziąć. Tu jest tyle rzeczy na handel, że to się w głowie nie mieści. Elektryczne części, części broni, tytoń. Tych rzeczy widziałem tutaj najwięcej. To są bardzo cenne rzeczy. Znaczy elektryczne części i tytoń, bo części broń tak nie do końca. Drogie są w kupnie, ale jeżeli chcemy sprzedać, to już tak dużo za nie nie dostajemy w zamian. Czas się kończy. I tak to, moi drodzy, wygląda. 24 minuty, więc jeszcze jeden dzień sobie chyba przelecimy. Przedłużymy na razie ten odcinek, trudno. Ale póki jestem w miarę na świeżo. Dobra, czy nas zaatakowano, to jest najważniejsze. I czy Roman jest przez to ranny, czy nie? Miejmy nadzieję, że nie. Szajze. Dobra, nic nie ukradli. Roman jest cały. Nie. Roman się położy. A ty ulepsz. Nie, oni jedli dopiero, także ulepsz to. Aha, elektryczne części moglibyśmy jeszcze wykorzystać, ale nie, no jak mamy broń, to bez sensu inwestować. Bo chciałem te elektryczne drzwi zrobić, które będą ostrzegać nas wcześniej o jakimś napadzie. Ale mamy z powrotem broń,
pełna amunicji, więc nie powinno być źle. Fajnie by było, jakby dzisiaj handlarz przyszedł. Dałbym mu chociaż ten hełm i te dwie rzeczy. Ładnie dałem plamy, nie? Z Emilią. To jest niesamowite. Wydaje mi się, że nawet gdybym miał strzelbę, to nie dałbym mu, nie dałbym mu rady. Musiałbym mieć karabin tak jak on, żeby dać mu radę. A karabin, żeby ulepszyć albo znaleźć ulepszony, można by ewentualnie kupić karabin na posterunku wojska, ale no życzę powodzenia. Nigdy nie próbowałem, ale wydaje mi się, że 12 przedestylowanych alkoholi by nawet nie starczyło na to. Aczkolwiek może przesadzam, nie wiem. No jeszcze jest na razie 15 stopni, no to nie jest źle. Czyli jeszcze kilka dni mamy. Ale teraz oczywiście musimy się skupić na piecu. Handa, że dzisiaj nie będzie niestety. 16 drobiazgów, dwie części. Ale to mówię, wracamy do supermarketu po prostu. Czuwasz, szukasz supermarket. A tym razem nic nie bierzemy. I zbieramy wszystko, co. Wszystko jak leci po kolei. Oczywiście mówię o tych cenniejszych rzeczach, nie? Tak jak mówiłem, tytoniu widziałem bardzo dużo. Resztę na razie zostawiamy. Nie wiem, czy puszki brać. W sumie na czarną godzinę mogłyby być. Ale na razie tu wezmę wszystko jednak. Za chwilę będziemy robić selekcję. Tak jak mówiłem, stawiamy to, na pewno bierzemy to. I te rzeczy też na pewno pozostawiamy. Części oczywiście potrzebujemy. Warzywa jak najbardziej. Drugi raz to. Gdzieś to zostawiłem. A nie wiem, czy by tego nie było lepiej, kurde, zbierać zamiast tego. Tego jest bardzo dużo. A my możemy tego stakować w nieskończoność. Tu nie ma, jest tylko same łuski. To i tak będzie, kurde, ciężko się zdecydować, co wziąć, a co nie.
Bo ja tu jeszcze mięso będę chciał wziąć, to tak czy inaczej zostawiamy, słuchajcie. Elektryczne części są bardzo cenne. Części broni też byśmy nie zostawili, no bo po co nam je, nam one. Elektryczne bierzemy, bo są cenne. Części, nawóz, wspaniale. Warzywa, bez drobiazgów proszę, jak na razie. Puszka. Zostawiamy. Nie wiem, może nam zostanie miejsce, ale wątpię. Mamy jeszcze dwa miejsca, ale ja na pewno chcę mięso jeszcze wziąć. To nie, no to oprócz tego. Tego coś byśmy mogli wziąć, to może te części broni będziemy jednak brać. Dobra. Nie było. To zwykłe części. Aczkolwiek zwykłe części byłoby chyba lepiej wziąć niż te broni. Ale może naprawimy ten hełm. Ale hełm, żeby naprawić, to trzeba zwykłe części, nie broni. A, nieważne. Ale hełm, żeby naprawić, byśmy musieli ulepszyć stół, to nie. Nie ma takiej opcji. Gdzieś tu było to cholerne mięso, no. Teraz zejdziemy pod części broni. Nice, ale tylko jedna, kurde, szkoda. No ale zawsze coś. Gdzieś pozostawiałem jeszcze części broni. Jak najbardziej. Nie. Warto tu jeszcze będzie wrócić. Zanim nadejdzie zima. Zacznijmy od prawej. Ale niewiele czasu zostało. Mam tyle tutaj tego było. Możemy chyba do 5 wziąć. Dlatego jeszcze szukam.
Ale stąd chyba zabierałem. Tu nie będzie to do wyjścia, lecimy. Tak. Dobra, mamy 4, no to jest i tak dobrze. Okej, Marin wrócił. Aha, no i teraz skończymy, no bo jest 35 minut. Sporo się przedłużył odcinek. Dzień 13, ale to nie martwi się nawet, jeżeli nas zaatakowano, to jesteśmy w stanie się bronić dzięki broni, którą odzyskaliśmy. Ale to było, ta noc była spokojna, także dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych, trzymajcie się, pa pa.